Tytuł kursu: Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce. Moduł: Diagnoza stanu skóry i przydatków. Temat: Badanie dermatologiczne. Do dermatologa zgłaszamy się często dopiero, kiedy coś zaczyna nam poważnie dokuczać. Zapominamy, że wielu poważnym chorobom można by zapobiec, stosując badania profilaktyczne. Dotyczy to również dermatologii. Regularne badanie pieprzyków i przebarwień skórnych może zapobiec powstaniu i rozwojowi nowotworu złośliwego. Za pomocą prostego badania przy użyciu dermatoskopu wprawne oko lekarza może zauważyć wszelkie zmiany groźne dla zdrowia i życia pacjenta. Każde badanie musi zacząć się od dokładnego wywiadu. Tylko tak lekarz może poznać historię rozwoju zmiany, poznać dolegliwości jej towarzyszące, jak również dowiedzieć się o ewentualnych obciążeniach genetycznych pacjenta. Badanie dermatoskopowe jest bezinwazyjne. Pozwala określić istnienie zagrożenia bądź jego brak bez pobierania wycinków. Jest najszybszym sposobem na wykrycie czerniaka złośliwego. Według statystyk czerniak stanowi 5% nowotworów skórnych, ale jest przyczyną 80% zgonów z nimi związanych. W Polsce na 100 tysięcy mieszkańców 4 zachoruje na czerniaka. 25% wszystkich przypadków to osoby poniżej 40 roku życia. W 90% przypadków czerniak występuje w skórze. Badania kontrolne zmian skórnych należy wykonywać raz w roku. Jeśli jednak pacjent był już chory lub w rodzinie wystąpiły przypadki zachorowań na nowotwory skóry, kontrola powinna odbywać się co 3-6 miesięcy. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.